Dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Według szacunków blisko 70% pojazdów zakupionych na rynku wtórnym ma zaniżony rzeczywisty przebieg licznika. Przez wiele lat była to powszechna praktyka stosowana przy sprzedaży używanych samochodów. Proponowane zmiany oczywiście są przyjmowane z dużą ulgą, zwłaszcza przez środowiska związane z obrotem pojazdów. Natomiast moje pytanie dotyczy penalizacji procederu polegającego na obniżaniu wskazań licznika wskazującego przejechane kilometry w pojeździe. Aby faktycznie zlikwidować całkowicie ten proceder, uważam, iż osoby, które miały z nim do czynienia lub będą miały z nim do czynienia w przyszłości, powinny ponieść jakieś konsekwencje, tak aby nie czuły się bezkarne oraz po to, aby nasze prawo, które teraz będziemy zmieniać, nie było martwe. W związku z tym mam pytanie do pana ministra, jakie stanowisko w tej sprawie prezentuje pana resort. Bardzo dziękuję.